Dzisiaj relacja ze spaceru. Są my na pograniczu Hajduk Świętochłowic i Kochłowic. Naszym celem jest umierająco kopalnia Nowy Wirek. A zaczynamy na Hugobergu. Naszym dzisiejszym przewodnikiem jest pan Lucjan Wodarz, pasjonat historii i odkrywca wielu znalezisk archeologicznych. Obrysa cmentarza, która jest obrysą nową, patrząc w kierunku na północ, czyli w kierunku centrum byłej kopalni Polska, jest obrysą z byłego obozu, właściwie pod obozu oświęcimskiego. Do dzisiaj są pozostawione słupki betonowe, które najprawdopodobniej świadczą o tym, że to jest okres między na przykład około 1939 do wyzwolenia i po wyzwoleniu. Na obrysie w kierunku zachodnim znajdują się doły poeksploatacyjne, w których była przeprowadzona w okresie w latach powojennych ekshumacja zwłok tych osób, które zmarły właśnie na terenie tego obozu. Było zasypywane wapnem, no i później dla nieposzlaki zamknięto, powiedzmy, ten pochówek tych mogił. Mówiła nam to właściwie ciocia od mojej żony, czyli od Jadzi, która powiedziała, że jest na 100% pewna, bo udało jej się pewnego, prawie że wieczornego dnia to zobaczyć i tak to nam następnemu pokoleniu przekazywała. Dobre się tego płotu. W tej chwili to nic nie do, ale w każdym razie w tym rejonie, jak jest to drzewo i w dół, tam właśnie były te pochówki. Otóż obrysa cmentarza aktualna kończy się w momencie powstania po dole eksploatacyjnym, najprawdopodobniej piaskowca, który tutaj występuje dosyć licznie. I w tym narożniku były te pochówki ekshumowane po okresie roku 45, w którym dokładnie nie wiadomo. W każdym razie jest to miejsce godne uczczenia i podkreślenia dla po prostu potomnych. Znajdujemy się w dalszym ciągu na zboczach, w tym układzie na zboczu północnym góry Hugona, w którym rok od roku 1939 do praktycznie końca wojny istniało tutaj szybownictwo, to znaczy załogi niemieckie szkoliły się na, powiedzmy, pierwszych oblatywaczy samolotowych poprzez swoje szkolenie na szybowcach. W miejscu troszeczkę północno-wschodnim do dzisiaj pozostały właściwie umocnienia ziemne o tyle, o ile które maskowały bycie, powiedzmy, całego sprzętu włącznie z szybowcami i z ich naziemną obsługą. I tam do dzisiaj, powiedzmy, no, po gabarytach można sądzić, że jest to miejsce, bo innego śladu w tym przypadku do dzisiaj znaleźć nie można. Ale zbocze to było dużo wyższe, ze względu na to, że kopalnia Wirek swego czasu rozpoczęła obniżanie tego terenu ze względu na eksploatację z poziomu 200 metrów do poziomu 700. Jako podkład odprężający góra Hugona została obniżona o około 7 do 9 metrów, dając oczywiście zmianę kąta spadu tego stoku, co, powiedzmy, widać tutaj na układzie aktualnego terenu. Ale uruchomić troszeczkę wyobraźnię daje to pojęcie, że ten spad w kierunku cieku wodnego, czyli w kierunku kopalni Polska, już aktualnie nieistniejącej, daje pewien obraz właśnie możliwości działania tych grup szybowcowych. Znajdujemy się przy jednym z dołów, który jest dołem po eksplozji bomby, czyli nalotu Armii Radzieckiej, która wyzwalała te rejony w roku 1945.
styczniu, albo dokładnie 27 stycznia ten rejon został wyzwolony. I tych śladów po tych bombach tu jest ogromna ilość. Można zasugerować, że w okresie tym, powiedzmy przedwojennym, czyli 18-39, mogły to być też po prostu biele szyby. Tu jesteśmy w miejscu, a właściwie w pozostałościach części murowanej i betonowej po obronie przeciwlotniczej tego wzgórza. No miejsce, jak każde wzgórze, mówi samo o sobie, że jest miejscem strategicznym, obojętnie w jakim okresie, ale zważywszy wiele zakładów, zakład Zgoda, zakład Bismarckity, czyli aktualnie i po wojnie Huta Watory, było to miejsce zabezpieczone całymi oddziałami wojska, a to miejsce tutaj było tym centralnym punktem obrony, uzbrojony w niesamowitą ilość dział przeciwlotniczych i nie tylko. Świadczą o tym, powiedzmy, obmurowania i zabezpieczenia dodatkowe w formie kostek kotwionych i łapanych na układ czterech śrub dział, które no, stanowiły dosyć istotną w linii chociażby, powiedzmy, południe, północ, zabezpieczenia przed atakiem nie tylko z powietrza, ale i powiedzmy z lądu. To już jest część hałdy, którą się sama zdekultywowała. Tu było wysypisko śmieci. Zostało. Dotarliśmy do celu naszego spaceru, czyli do gruby Nowy Wirek. Eksploatacja w tym rejonie zaczęła się już w 1824 roku. Wtedy powstała gruba Hugo od imienia Hugo Henkel von Donnersmarcka, tego samego, od którego miano wziął Hugoberg, czyli Góra Hugona. Dali w 1849 Hugo połączyło się z inkszą grubą Cwang. Bestusz Wirek znany jest też jako Hugo Cwang. No a 100 lat po tym, a tak genau w latach 1950-55 powstawała Sam Blank, nowo gruba, nowy Wirek. No, teroski oglądamy ze hołdy jej ostatnie chwile, z kisz tego, że już jest likwidowano. Z ciekawych obiektów jest to, co sam doświadczyłem, jest obiekt wzbogacania węgla, kiedy w roku 64 Francuzi kończyli prace końcowe do uzbrojenia całego obiektu. Była to firma francuska typu PIC, która w przepiękny sposób udostępniła, powiedzmy, swoją myśl techniczną i organizacyjną w sensie uzbrojenia tego całego obiektu. Zakład stał się wtedy dużo nowocześniejszy. Proszę sobie wyobrazić, że węgiel o średnicy około 50 mm do metra mógł być wzbogacany i takie kęsy, powiedzmy, zakład wtedy sprzedawał. Kamień z tej hałdy przepalony został wyeksploatowany z tych miejsc i przeznaczony do budowy autostrady A4. O, tu jest jakieś frakcje są. Więc to, co aktualnie trzymam w ręce, jest to skała odpadowa, skała płona. Jest to forma piaskowca, który wchodzi, powiedzmy, w układ ciasta węglowego, czyli pokładu typowo węglowego. Ten półprodukt, jak tutaj widać, powiedzmy, tą obrysę, to jest węgiel. Reszta to są części niepalne, a to, co jest czarne, jest częścią palną. Niemniej jednak dowodem na to, że to pracuje, proszę bardzo zobaczyć, pod wpływem warunków atmosferycznych, tak zwanej erozji, rozpada się, powiedzmy, w taki układ. To są piaskowce karbońskie. No, trzeba je zaliczyć mniej więcej w okresie około 300-330 milionów lat, bo tak okres karboński, powiedzmy, powstawał. Są tu zresztą dowody na to, bo to są badania geologiczne.
Ten fragment piaskowca, który trzymam w rękach, pochodzi z fragmentów robót przygotowawczych do eksploatacji. W składach tworzących masę węglową, te około 300 do 330 milionów lat temu, między innymi w tej całej masie znalazło się żelazo. I jako frakcje ciężkie spowodowały skomasowanie w tym jednym miejscu, tak zwane powstawanie oczkowe, czyli jako jednorodny materiał z mułem, czyli z najdrobniejszymi frakcjami powstającymi przy erozji. I można spotkać formy takie, które zawierają prawie 90% żelaza. I to jest wydobywane jako ze skałą odpadową. Aktualnie trzymam w ręce spłonkę górniczą do materiału wybuchowego, do prac przygotowawczych przy eksploatacji chodników. Ta spłonka, według mojej skromnej oceny, może być jeszcze pełna materiału wybuchowego, więc należy ją po prostu zniszczyć. Nie ma aktualnie w tym fragmencie już wprawdzie kabli szczelniczych, cieniutkich. One są dwukolorowe, ale po okapturzeniu zewnętrznym sprawia wrażenie, że jeszcze ten materiał się może w środku znajdować.